smakkujaw.pl, tradycyjny bigos po kujawsku. Przyrządzę dzisiaj tradycyjną polską potrawę. Będzie to bigos, ale bigos po kujawsku. Żeby nasz bigos był dobry, to przede wszystkim muszą być dobre składniki. A zatem kapusta. Mamy tutaj kilogram kapusty kiszonej. Główka białej kapusty, też kilogram, dwie cebulki i kilka ząbków czosnku. Ja zaopatruję się na targu. Wiem, że kapustę będę miała dobrej jakości. Bardzo ważne są oczywiście dodatki mięsne. Ja kupuję w sklepach firmowych Viando. Jest to firma, która mieści się na terenie powiatu inowrocławskiego. Wyroby charakteryzują się naprawdę bardzo wysoką jakością i będziemy potrzebowali 0,5 kg surowego boczku. Zobaczcie, jaki to jest piękny boczek. Będziemy potrzebowali również 0,5 kg boczku wędzonego. Proszę zobaczyć, też bardzo dobrej jakości. I będzie potrzebne 0,5 kg kiełbasy. To jest akurat kiełbasa śląska ekstra. Żeby nasz bigos zyskał pięknego aromatu i również bardzo dobrego smaku, użyjemy, o, mamy tutaj taką miseczkę podgrzybków. Oczywiście zalejemy je wodą. Kilkanaście suszonych śliwek, też zrobimy tak samo, zalejemy wodą. Będziemy potrzebowali również słoiczek 200-gramowy koncentratu pomidorowego, 500 gram przecieru pomidorowego. Jeśli chodzi o przyprawy, to dodamy 4 liście laurowe i po kilka ziarenek ziela angielskiego i owoców jałowca. Będzie potrzebna solidna łyżka majeranku oraz dodamy opakowanie słodkiej papryki. To już może nie bardziej dla smaku, ale dla koloru. Dodamy jeszcze smakosz ekstra. Jest to różna mieszanka suszonych warzyw, produkowana również przez zakład, który znajduje się na terenie powiatu inowrocławskiego, przez Cykorię S.A. I dosolimy solą kujawską. Jak wiemy, Kujawy znane są z produkcji soli. I dodamy solidną porcję świeżo zmielonego pieprzu. Będziemy potrzebowali również olej do podsmażenia kiełbasy, boczku i cebuli. My używamy oleju kujawskiego, ponieważ jest on bardzo dobrej jakości. A zatem zabieram się do pracy. Zaczynam od kapusty. Kapustę kiszoną lekko przesiekam na takie drobniejsze części i przerzucam do gara. I tak robię z całą kapustą. Kapustę mam już posiekaną. Wrzucam ostatnią porcję do gara. Wlewam sok, który był z kapusty. Nie obawiajmy się, że będzie kapusta zbyt kwaśna, ponieważ dodamy przecież jeszcze całą główkę białej kapusty. Wlewamy sok po to, żeby kapusta nam się nie przypaliła. Jeśli mamy mało soku, możemy dodać wody. Teraz będę szatkowała kapustę z główki. Najpierw przekroiłam na pół, usunęłam bomba, a potem podzieliłam jeszcze połówkę na dwie części i tak staram się w miarę drobno kapustkę poszatkować. Kapustę mamy już poszatkowaną, w takim dużym garze ją umieściliśmy. Teraz dodaję smakosz ekstra. O, tak solidną porcję, bo przecież i porcja jest duża. I dodaję sól, oczywiście wstępnie, na razie solę, ale po to, żeby kapusta szybciej puściła sok. Wstawię to zaraz na średni gaz, położę płytkę i na wolnym ogniu będę gotowała. Oczywiście wszystkie składniki przemieszam. Teraz dorzucam przyprawy. Ziele angielskie, owoce jałowca i liście laurowe. Tak, staram się je tutaj porozkładać. I zaraz biorę się za pokrojenie surowego boczku oraz dorzucę odsączone grzyby i suszone śliwki.
Boczek wkroję najpierw w takie paski, a potem w kosteczkę. Oczywiście boczek można wrzucić w całości i dopiero potem pokroić po ugotowaniu, ale ja wolę zrobić to wcześniej. Wrzucam boczek i teraz wszystko przemieszam. Odsączone grzybki wrzucam do kapusty. Ja takie większe grzyby przekroiłam na połówki. Grzybki naprawdę już nam cudownie pachną. Grzyby są własnoręcznie uzbierane i własnoręcznie ususzone. Wrzucam śliweczki. Też przekroiłam większe na połówki. O. I to wszystko przemieszam. I na wolnym ogniu będę gotowała do miękkości kapusty. Kończę kroić kiełbasę. Robię to w ten sposób, że dzielę na pół i potem o, takie półplasterki. Boczek już pokroiłam wcześniej w kosteczkę. O, kiełbaska pokrojona, przerzucam i zaraz zacznę wszystko podsmażać. Bigosik nam się gotuje, przepięknie już pachnie. Ja go od czasu do czasu oczywiście mieszam. Już włączyłam gaz pod patelnię, patelnia się rozgrzała. Wlewam odrobinę oleju. I zaraz będę podsmażała boczek, kiełbaskę i cebulkę. Wrzucam boczek. Odrobinę go podsmażę. Jak wytopi się tłuszcz, dorzucę kiełbasę. Boczek nam się ładnie wytopił. Przepięknie pachnie. A zatem dorzucamy kiełbasę. I też ją troszeczkę podsmażymy. Kiełbaska ładnie nam się podsmażyła. A zatem wrzucamy cebulkę. Ja mam tutaj pokrojoną taką drobną kosteczkę. I podsmażamy wszystko do momentu zeszklenia cebuli. Oczywiście znowu przemieszam. Ja dosyć krótko podsmażałam kiełbaskę, ponieważ jak widzieliście, ona jest bardzo chudziutka. Cebulkę mamy zeszkloną, a zatem dodaję czosnek. I dosłownie z czosnkiem to tylko chwileczkę, on pod wpływem temperatury uwolni aromat. Przemieszamy. Dosypuję majeranek, dwie takie solidne szczypty. Wsypuję opakowanie słodkiej papryczki. O. I teraz dodaję dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Pół opakowania przecieru pomidorowego. Przemieszam. Dorzucam jeszcze 3 szczypty cukru, żeby zrównoważyć kwaśność przecieru i koncentratu. I dosłownie chwileczkę to wszystko podsmażę. I za moment będę dodawała do naszej kapusty. Mamy już wszystkie składniki przygotowane, podsmażone, ładnie, pięknie pachnie, pięknie wygląda. Zatem wyłączę gaz i przekładam zawartość z patelni do kapusty. Teraz to wszystko wymieszam i tak podgotuję jeszcze 10-15 minut, żeby wszystkie smaki się przegryzły i ostatecznie
doprawię. Nasz bigos jest już prawie gotowy. Ja dosypię teraz, tak, to jest mniej więcej płaska łyżeczka pieprzu. Nie potrzeba już solić. Wcześniej próbowałam. Bigos jest idealnie doprawiony. O, wszystko przemieszam i zaraz wyłączam gaz i podaję nasz fantastyczny bigos na stół. Nasza praca dobiegła końca. Już nasz cudowny, aromatyczny i bardzo dobrze smakujący bigos po kujawsku wyłożyłam na taki oto wielki, no półmisek, wielkie naczynie. Jest to spora porcja, ale zaręczam, że zniknie w mgnieniu oka. Wygląda cudownie. Zaręczam, że równie cudownie smakuje. Jak widzieliście, jest tu spora zawartość naprawdę bardzo dobrej jakości kiełbaski, boczku, surowego, wędzonego, spora porcja grzybów, śliwek suszonych. Ja dodam tylko, ponieważ jak oglądacie filmy, pewno ze mną w roli głównej, więc ja uwielbiam dodawać pietruszkę, lubię jej smak i ona też zawsze bardzo ładnie wygląda. To jest pietruszka, którą sama wyhodowałam w swoim własnym ogródku, czyli w doniczce. Nasze danie jest już gotowe i pamiętajcie o tym, że oczywiście im dłużej, im częściej podgrzewamy bigos, tym on jest smaczniejszy, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.